W oktawie narodzenia Najświętszej Marii Panny W niedzielę było narodzenie Najświętszej Marii Panny, dziś wtorek Ziemniaki gotowane ze szczypiorem Cukinia, są kabaczki, ludzie to nazywają Pokrojona w plasterki grube Zagotować z przyprawą, obojętnie jaką, trochę soli I oblać takim sosem Według mnie jest bardzo dobry, już polałem Pomidorek krojony z solą i pieprzem. Tak. No i ciekawostka, taka sałatka, nasza szpiżarnia. Różowa. Surówka słodkokwaśna. My Musiał skład przeczytać, ale bardzo fajnie spakuje. I wyjątkowo przy urodzinach, takim święcie, maślak. chodźcie, no, ten nie jest napisany, ale. Widzicie, że ma ślaczek. Już to już mówiłem. I teraz ciekawostka. Zamiast sosu, to dałem sos borowikowy. Borowikowy, borowi... 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 tak. Mało wody, żeby było gęste. Zagotować, zamieszać. Dwie, trzy minutki. I sosik gotowy, winiary. Śliwki kupiłem przecenie, były po trzy złote węgierki. Słodkie nasze polskie węgielki. Nie węgierskie, ale polskie. No. Wszystkiego najlepszego.